Cześć, to jest iPhone 15, który jak co roku budzi mnóstwo kontrowersji i emocji. Może nie tyle jak model Pro w tym roku, ale o tym powiem wam Mati. Ja tymczasem chcę wam przybliżyć moje wrażenia, a także opinie o tym telefonie. Do dzieła. Zaczynamy oczywiście od zmian i siłą rzeczy będę porównywał go do poprzedniego iPhone'a, chociaż Apple sugeruje, żeby bardziej porównywać go do iPhone'a 12. Tak przynajmniej jest na ich oficjalnej stronie. Czyli tym samym Apple wie, że ich użytkownicy raczej nie zmieniają telefonu co rok, przynajmniej ci, którzy nie używają modelu Pro, więc tym samym porównują się do dużo starszych telefonów. Ja tymczasem będę się porównywał do tego zeszłorocznego, no i zacznę od wyglądu. Telefon nieznacznie urósł, bo mówimy tutaj o zmianie 1 mm, natomiast zmieniło się znacznie więcej i czuć to zdecydowanie zaraz po wzięciu telefonu. W dłoń. Jeśli chodzi o wagę, różnica jest praktycznie zerowa, właściwie o 1 gram się różni, więc wagowo te telefony są dokładnie takie same. Natomiast telefon delikatnie urósł, no i to rzeczywiście minimalnie czuć. Jak weźmiecie te telefony dwa do ręki i popatrzycie, no to widzicie na pierwszy rzut oka zmniejszone ramki dookoła wyświetlacza, co oczywiście potwierdza też sama rozdzielczość, a z drugiej strony widzicie, że ten telefon jest minimalnie większy, ale to są naprawdę niewielkie zmiany. Kolejną sprawą są nowe kolory, a także ramki. Ja dostałem telefon do testów w kolorze niebieskim, który zastępuje de facto kolor biały. I sporo osób widziało ten telefon u mnie i pytało o biały iPhone. Ja mówię, nie, to nie biały iPhone, to jest niebieski. No ten niebieski to jest taki bardzo oszczędny, więc tak naprawdę jeśli zależy wam na jasnej wersji, no to wybieracie dokładnie tą. Ramka jest przyjemna w dotyku, jest oczywiście aluminiowa, dobrze wszystko jest spasowane i fajnie to wygląda, natomiast w moim odczuciu, jak dotykacie jedną i drugą ramkę, porównując do iPhone'a 14, to ta w 15 wydaje się troszeczkę bardziej tandetna. To złudzenie szybko przemija, jeśli zapomnicie o tym, że macie dwa telefony i używacie tylko tego głównego. Dużą zmianą natomiast jest matowy tył. I tu jest duża zaleta, dlatego że nie palcuje się, iPhone 14 mój wygląda tragicznie, jak nie używacie case'a, no to po prostu jest cały po prostu zapalcowany. Tutaj tych palców totalnie nie widać. Dużo lepiej ten telefon po prostu leży w dłoni, gdzie tutaj nic się nie ślizga, macie bardzo fajny, przyjemny, matowy dotyk. No i to po prostu jest dobra zmiana. Poza tym oczywiście port USB-C. No i jak to w USB-C bywa, no telefon rusza się na kablu. Ten port będzie się na 100% wyrabiał. Ten iPhone ma kilkanaście cykli baterii, więc nie był używany jeszcze zbyt długo, no bo jesteśmy świeżo po premierze. Natomiast porównując go z Lightningiem w 14, ta 14 ma już ponad pół roku, no to różnica jest ogromna i to zobaczycie po prostu ruszając kablem. Kolejną dużą zmianą jest wyświetlacz, a także Dynamic Island. O ile, tak jak powiedziałem, te ramki są troszeczkę cieńsze, rozdzielczość nieznacznie wzrosła, zagęszczenie pikseli jest na tym samym poziomie, czyli wynosi 460, no to zmieniła się jasność. No i tutaj to rzeczywiście widać. iPhone 14 ma 1200 nitów, iPhone 15 ma tych nitów 2000. No to przy jasnym dniu, w pełnym słońcu znacznie widać. Dodatkowo mam wrażenie, porównując te ekrany tak bezpośrednio, dokładnie tak samo ustawione, maksymalna jasność, no to wydaje mi się, że BL w iPhone 15 jest dużo lepsza, to odwzorowanie kolorów stoi na dużo wyższym poziomie, no i to rzeczywiście widać. Robiłem też takie ślepe testy i dawałem te dwa telefony, mówiąc, gdzie jest bardziej biało, no i większość osób wybierała iPhone'a 15. Dynamic Island bardzo dobrze wszyscy znamy, no tutaj z modeli Pro iPhone 15 czerpie garściami, oczywiście z zeszłorocznych, więc mamy po prostu system powiadomień, tak zwaną wyspę, która adaptuje się do sytuacji w zależności od tego, jaki typ powiadomienia lub jaki typ czynności wykonujecie na telefonie. Możecie mieć tam wskazówki z nawigacji, odtwarzanie muzyki, możecie mieć tam symbol minutnika lub po prostu dostawać powiadomienia o połączeniach przychodzących, wiadomościach czy innych rzeczach, które dzieją się na waszym telefonie. Fajnie podane, jak to w Apple'owym stylu, dodatkowo przyjemna animacja. Nie będę się powtarzał, no bo to wszystko, myślę, znamy z zeszłorocznych modeli Pro. iPhone 15 jest to telefon flagowy. Ja wiem, że ktoś powie, że Pro są flagowe, no ale jakby seria 15 jest z domysłu flagowa, no i jest 60 Hz. Nie ma co tego komentować, moim zdaniem jest to słabe, okej. Widziałem wojny na Twitterku, że ludzie mówili, nie no, tylko prosy widzą 120 Hz i tak dalej. No okej, większość ludzi nam może na to nie zwraca uwagi, Apple też tak sądzi, natomiast mi, recenzentowi, który miałby zapłacić za ten telefon prawie 5000 zł, no przeszkadzałoby to, że tu mamy tylko i wyłącznie 60 Hz. No i tak naprawdę na tym mógłbym zakończyć, jeśli chodzi o nowości w iPhone 15, bo poza tym jest to po prostu poprawny iPhone. iPhone, który ma być dla większości użytkowników, czyli dla osób, które biorą telefon w planie taryfowym, dla osób, które po prostu chcą mieć iPhone'a, no bo właśnie, przesiadają się z 11, przesiadają się z 12. Sam Apple sugeruje cały czas, porównując tego iPhone'a do iPhone'a 12, że to jest dobra przesiadka z 12. No i mniej więcej taki cykl życia produktu jest, więc jeśli ktoś ma starszego iPhone'a i po prostu potrzebuje iPhone'a, zwykłego, bez udziwnień, no to jest to, myślę, jak najbardziej
poprawny i dobry telefon, który dobrze znamy, dlatego że wyposażony on jest w chip A16, czyli to jest dokładnie ten sam procesor, który był w 14 Pro i 14 Pro Max. Wydajnościowo jest absolutnie wystarczająco. Do podstawowych czynności, nawet do bardziej zaawansowanych, tutaj wszystko bardzo dobrze działa. Oczywiście procesor sobie świetnie radzi z przekazywaniem obrazu po USB-C i to jest ta nowość, która powiedzmy, że nie wymaga od nas miliona przejściówek, po prostu podłączacie kabel, boom, macie na przykład YouTube'a na telewizorze. No i fajne jest to, że ta kultura pracy tego procesora jest dużo lepsza niż tych A17 Pro, które są w iPhone'ach właśnie 15 Pro i 15 Pro Max. Więc można powiedzieć, że tutaj kupujecie de facto iPhone'a 14 Pro, który jest w obudowie iPhone'a 15. To w takim bardzo dużym skrócie. Zmienił się także aparat i tutaj warto wspomnieć o tym, że jest dużo lepiej i tutaj znowu czerpiemy z 14 Pro. Mamy matrycę 48-megapikselową, która de facto dodaje do iPhone'a 15 kilka opcji. Przede wszystkim robienie domyślnych zdjęć w 24 megapikselach. Apple tłumaczy to tym, że mamy w tej chwili większą moc obliczeniową na procesorze, więc on jest w stanie te zdjęcia szybciej przetwarzać. Oczywiście możemy zmienić też tryb na 12 megapikseli. Jeśli chodzi też o różnicę w rozmiarze tych zdjęć, to przełączając się na tryb 24 megapiksele, tracicie tylko 1 MB pamięci na każde zdjęcie, co jest dobrym wynikiem, bo nie zaśmiecacie sobie też tym samym chmury, czy też waszego telefonu. Jeśli chodzi o zdjęcia, porównując do iPhone'a 14, przeskok jest zauważalny. Przede wszystkim kolory są dużo bardziej żywe, no i przede wszystkim ten telefon radzi sobie minimalnie lepiej w gorszych warunkach oświetleniowych. Przeskoku nie ma diametralnego, natomiast kiedy przesiadacie się ze starszych iPhone'ów, to przeskok zauważycie. Dodatkowo przez 48-megapikselową matrycę mamy podwójny zoom. Jest to po prostu najzwyczajniej w świecie crop, który pozwala nam na przybliżenie obrazu, de facto poprawia działanie trybu portretowego, bo jesteśmy w stanie zrobić po prostu zdjęcie z większym przybliżeniem i to wygląda dużo lepiej. No i druga sprawa, że pozwala zrobić pozornie bezstratne zdjęcie, jeśli chodzi o przybliżenie dwukrotne. No w iPhone'ie 14 przybliżając cokolwiek, no to mocno to widzieliśmy, jak tracimy na jakości. W 15 tego po prostu nie widać. Jeśli natomiast chodzi o baterię, ze specyfikacji, którą wyczytałem w internecie, bo oczywiście Apple się tym nie chwali, no to iPhone 15 ma o 18% większą baterię od 14. W tej chwili 3877 mAh versus 3279. Jak to się przekłada w praktyce? Generalnie z iPhone'em 15 z większych problemów z baterią nie miałem. On generalnie musiał dojrzeć, co w ogóle jest mega dziwne, ale to mam wrażenie, że jest problem iOS 17. Te iPhone'y muszą dojrzeć do zużycia baterii, bo zarówno w wersji Pro, jak i w wersji zwykłej pierwsze dwa cykle to była istna tragedia. Nie wiedziałem w ogóle, gdzie ucieka bateria i na co został zużyty ten prąd. Natomiast kiedy iPhone, powiedzmy, się ułożył, no to spokojnie te 5-5,5 godziny na włączonym ekranie dawał sobie radę, co przekłada się na mniej więcej odłączenie telefonu od ładowarki o 7, a ponowne podłączenie go około 21. Przynajmniej takie wyniki udało mi się uzyskać. Ciężko mi porównywać do iPhone'a 14, dlatego że ten iPhone już ma zużytą baterię i po prostu ta kondycja jest mniejsza. Na pewno bateria jest lepsza, no tylko to jest porównywanie telefonu nowego z używanym, więc też ciężko mi się odnieść. Natomiast cały dzień ten iPhone 15 wytrzymuje. Jeśli chodzi o prędkość ładowania, to też jest istny skandal. Apple mówi, że to są okolice tam 30 W. My mierzyliśmy to na naszym urządzeniu do pomiarów, czyli po prostu powerbanku z wyświetlaczem. Podłączyliśmy pusty telefon, który nie był absolutnie nagrzany. Miał 7%, podłączamy do ładowarki i maksymalna wartość, jaka się wyświetliła, to 22 W. Co też jest kolejnym absurdem, bo ten telefon do pełna ładuje się w 1,5 godziny, co przy flagowcu za te pieniądze jest niedopuszczalne. No i chyba trzeba zamykać tą recenzję, bo powiem Wam tak, iPhone 15 jest po prostu poprawnym iPhone'em. Nie zaskoczycie się, bo nie ma się czym zaskoczyć, dlatego że to jest tak naprawdę iPhone 14 Pro w obudowie iPhone'a 15. To jest najprostsze, żeby to wszystko porównać, to jest właśnie najprostsze stwierdzenie. Czy warto zmieniać z 14? Absolutnie nie. Nie ma tutaj żadnego przełomu, no chyba że wyspy potrzebujecie. Czy warto zmieniać ze starszego telefonu? Jak najbardziej. Natomiast uważam, że iPhone 15, tak jak w zeszłym roku iPhone 14 i 14 Pro, to nie były aż tak duże różnice. Natomiast w tej chwili między 15 a Pro różnice są już dużo bardziej znaczące, więc pomyślcie, czy nie chcecie dopłacić. Natomiast jeśli nie chcecie dopłacać, no to będziecie zadowoleni. To jest po prostu pospolity, dobry telefon z logo jabłka. Myślę, że w miarę wyjaśniłem. Nie ma tutaj żadnych fajerwerków, natomiast to jest po prostu poprawny iPhone. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was do sekcji komentarzy, dyskutujmy, pytajcie. A my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!